idziemy tu! Tam nie da rady. Spróbujemy. Dziękuję. Jak nam się nie spodoba, to spalimy gupa, że wolimy namiot.
No i idealnie pięć łóżek. Mamy swoje śpiworki. No co, jest jak w Rumunii, nie? Marcin, co o tym myślisz? Pierdol, w Rumunii, w schronisku, kurwa, jeszcze nikt nie spał. Spali się w piecyku w naszym hotelu. Jesteśmy w schronisku Drakuli. 1600 metrów nad poziomem morza. Kasia jest bardzo optymistycznie nastawiona tego nocnego. Zacznie się Rumunii spodobali. Ile chleb kosztował? Dobra, tak, żeby było wiadomo, kupiliśmy w górskim schronisku od Rumunów nutkę, kręcankę za 35 lei. 35 już ma około 40%. Właśnie tak trochę śliwka pomogła. Wyprodukowano na najlepszej wodzie naturalnej. Siód, ten dziób. Joanna Dudek, wiadomości z Rumunii. Jesteśmy na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza. W tej chwili znajdujemy się na jakichś pryczach, które są niewiadomego pochodzenia. Tu jakiś mężczyzna grozi mi właśnie nożem, ale się tym nie przyjmuje. Niedźwiedzie zaglądają nam do okien, ale my się tym nie przyjmujemy. Mamy murowane ściany, super kaflowy pies. Zdrowie! Dobre? Wód? Polisz! Ale mamy tu kurwa drzewa, tyle nam naniósł. Weźmiemy ją zrobić. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy.